Ajax opublikował swój raport finansowy za pierwszą połowę bieżącego roku finansowego. No i... No, to się musiało stać. Musiało się stać to, że kolejny sezon absolutnie żenujących wyników sportowych, dodatkowo niekoniecznie udanych ruchów transferowych, musiał zaowocować pewnymi problemami. Otóż w związku z problemem z posiadaniem bieżącej gotówki, a jak uruchomił, powiedzmy, że coś w stylu kredytu odnawialnego w banku. I jest to dosyć istotna rzecz, bo. Wprawdzie nie jest to nic niespotykanego, nie jest to nic świadczącego o tym, że klub ma jakieś wielkie problemy finansowe i że czeka go zagłada, ale od kiedy pamiętam, klub nie miał żadnych długów, tak naprawdę, no i mógł się pochwalić tym, że jest wyjątkowo zdrowy pod względem finansowym, właśnie. Jeżeli pamiętacie mój film tłumaczący, dlaczego Ajax znalazł się w tak, a nie inaczej, głębokiej. O, dupie w tym sezonie, no to wspomniałem tam też o tym, że budżet Ajaxu jeszcze za czasów Overmarsa i Edwina Wandersara no, był konstruowany zgodnie z założeniem na przypale albo wcale. Co konkretnie mam na myśli? Mano to, że budżet był planowany w taki sposób, że wychodzono z założenia, że Ajax zawsze znajduje się w fazie grupowej Ligi Mistrzów i że dodatkowo sprzedaje piłkarzy za 40-60% to zależy milionów euro. No i przy takim założeniu wszystko się spinało. Teraz jesteśmy w takim momencie, że Ajax w tym sezonie nie grał w Lidze Mistrzów, Spadł nawet do Ligi Konferencji Europy. W przyszłym sezonie no, na Ligę Mistrzów też raczej nie ma co liczyć. Rezerwy, ta poduszka finansowa, ten bufor no, został już w zasadzie całkowicie przeżarty. No i mamy tak, a nie inaczej, a perspektywy na e, najbliższe lata nie są jakieś e, specjalnie optymistyczne, e, z tego względu, że Ajax nie ma zbyt wielu piłkarzy, których mógłby bardzo drogo sprzedać. Bo okej, okay, jest e, Brobi, e, jest Hato i jest Ramai. To jest ta trójka piłkarzy, których można byłoby sensownie spieniężyć. No, tyle tylko, że. To są absolutnie kluczowi piłkarze, za których nie ma gotowych następców w tym momencie, za których następców trzeba byłoby zapłacić. Wszyscy inni, którzy byli kupowani w ostatnich latach albo mają bardzo dużą pensję, w związku z czym są trudni do sprze sprzedaży, albo jak Josip Szutalo chociażby grają katastrofalny sezon i... Sensownych pieniędzy nie sposób będzie za nich wyrwać. No krótko mówiąc, Ajax czeka najprawdopodobniej w najbliższych latach zaciskanie pasa, chyba że naprawdę jakaś wybitna generacja w klubie się pojawi. Na ten moment, jednak patrząc na to, w jakim stanie jest pion scoutingowy, jak w sumie słabo, jak na Ajax działa szkolenie, no to trudno nie być pesymistą w odniesieniu do przyszłości. Ale hej, piłka nożna nie jest sportem, w którym wszystko można zaplanować, w którym wszystko to złe można przewidzieć, dlatego wychodzę z założenia, że no, to po prostu zobaczymy. Że Ajax nadal jest Ajaxem, że w końcu się pozbiera i że wróci na sam szczyt w Holandii, bo to jest jego miejsce po prostu, domyślne.